Słuchajcie, dzisiaj Was zapraszam przed komputer. Będziemy edytować zdjęcia w programie Lightroom. Będą to zdjęcia takie na Instagrama. W jaki sposób taką nadać kolorową atmosferę na zdjęciu, że tak się wyrażę. Zapraszam. Najpierw zacznijmy od prawego panelu tutaj w Basic, od takich podstawowych ustawień. Chciałbym lekko skorygować, podbić moją ekspozycję. Oczywiście później zawsze możemy wrócić do tego. Dodajmy troszeczkę kontrastu na plus 10, może gdzieś tak niewiele. Niech to będzie tak. No i na razie niech będzie 11. Highlights, czyli nasze prześwietlenia. Na maksymalnie spróbujmy najpierw przyćmić. I teraz zobaczmy, a może troszeczkę zejdźmy. O, niech będzie tak, żeby troszeczkę przyćmić te nasze prześwietlenia. Następnie dodajemy shadows, aby uwydatnić nasze najjaśniejsze partie w zdjęciu. Powiedzmy, patrząc tutaj, niech będzie przy tym zdjęciu 20. Następnie whites. Chciałbym trochę, aby te najjaśniejsze partie zostały przyciemnione na tym zdjęciu, więc mniej więcej bym zachował około, powiedzmy tak, 25-30. Na razie niech to będzie tak, jak jest 29. Następnie blacks, czyli wypchnijmy blacks do góry, rozjaśnijmy tak jakby. I tutaj zróbmy plus. No niech będzie tak, 30. Na razie niewiele w naszym zdjęciu jest jeszcze. Tutaj mamy jeszcze, uwaga, od Clarity dodajmy takiej wyrazistości, takiego mikrokontrastu do naszego zdjęcia. Niech to będzie, powiedzmy, około 40, no niech będzie 38. I saturacji, tutaj Vibrance bym nie ruszał i z saturacji zszedłbym, żeby to zdjęcie nabrało takiego troszeczkę wypłowiałego, że tak się wyrażę. Niech będzie minus 10. Następnie przejdźmy do naszej krzywej i w tej chwili łapię moją krzywą na samym dole i podnoszę. Podnosząc ją do góry, po prostu tutaj, tu są nasze czarne tony, więc robimy ją taką wypłowiałą. Następnie całość, lub nawet możemy wrócić. Całość możemy tutaj na razie złapać, klikając tak, jak jest prosta. Tutaj w tej górnej części, tutaj gdzie się linie krzyżują, i również na samym środku. I w tej chwili spróbujmy popchnąć właśnie tą końcówkę wyżej, żeby taka była wypłowiała. I następnie tutaj, gdzie mamy skrzyżowanie, mniej więcej spróbujmy zejść niżej. Teraz tu, powiedzmy, możemy trochę podbić naszą krzywą w jaśniejszych partiach i tu możemy zobaczyć już efekt, już sam nachodzi. Tak naprawdę możemy zauważyć to, co tutaj się dzieje. Wystarczy tą naszą krzywą właśnie dopracować. Możemy troszeczkę mniej, bardziej. To już kwestia jest własnego takiego, jak nam się upodobania, jakie efektu chcielibyśmy dokonać. Następnie przejdźmy tutaj, gdzie mamy HSL Color Black and White. Wciskam All, gdzie mam zaznaczone HSL. I następnie tutaj będziemy się tak jak bawić kolorami odpowiednimi. Ja tutaj, gdzie jest orange, chciałbym teraz zmienić ten orange bardziej w czerwony. Widzicie? No może to jest bardziej tutaj różowy, magenta. Jest to w panelu tutaj, gdzie mamy hue, to tutaj możemy zmieniać zabarwienie naszego zdjęcia. Że odpowiedzialny za pomarańcz, możemy bardziej zrobić zielony lub taki różowy, tak to nazwijmy. I w tej chwili ja bym chciał iść w stronę bardziej takiego zabarwienia różowego. I zobaczmy, jak to wygląda. I niech to będzie tak minus 40. Następnie spróbujemy żółty przemienić bardziej właśnie też ten brąz tutaj w cieplejsze kolory. I następnie zejdźmy może tak
zobaczmy, około 20 niech to będzie, tutaj około 20. Następnie przejdźmy niżej, już więcej bym tutaj nie ruszał. Przejdźmy niżej, gdzie mamy saturację. I tu, gdzie mamy saturację, bym się zajął zielonymi odcieniami. Więc ja bym tutaj zszedł z zielonego na powiedzmy gdzieś tak około 60. Następnie mamy luminance. I w luminance mamy tak, że suwakami możemy zrobić, że będzie albo jaśniej, zielony właśnie, bo tu będziemy zachowywać, będziemy stosować efekt na zielonym, lub zielony będzie ciemny. I będę tutaj chciał przyciemnić zielony. Zobaczmy, jak to wygląda na zdjęciu. Niech to będzie tak około 65 może być. Klikając oczywiście tutaj, mamy przed, mamy po efekt i następnie przechodzimy do split toning. Tutaj mamy zabarwienia tonów jasnych i ciemnych, czyli naszych cieni i jaśniejszych partii w naszym zdjęciu możemy zmieniać zabarwienie. I teraz tak, gdzie mamy hue, wybieramy sobie odpowiedni kolor, możemy wcisnąć alt i sobie patrzeć z wciśniętym altem. Możemy patrzeć, jakie jest zabarwienie. Na przykład, o, to fajnie wygląda. W sumie też by można by było zastosować, ale to nie na dzisiejszy efekt. Więc tutaj powiedzmy, ja bym wziął gdzieś hue plus 36 i zostaję przy tym na razie. I teraz saturacja, no to jest to samo, jakbyśmy zaznaczyli 100% i suwakiem ruszali, niż i na przykład czy wciśniętym altem. To jest podobna sytuacja i w tej chwili nadajemy maksymalnego na 100% zabarwienia tego koloru właśnie wybranego, ale tu dzisiaj nie. I chciałbym powiedzmy tą saturację minimalnie tylko ocieplić, tego żółtego dodać 6. Następnie przejdźmy, gdzie są cienie i wtedy teraz zrobię w drugą stronę, zaznaczam 100% i powiedzmy przesuwam swoje suwakiem, patrząc na różnego rodzaju zabarwienia, który by mi przypasował, że tak się wyrażę. Ja bym chciał tu zastosować mniej więcej, o może tak, tak żeby było chłodniej. I teraz saturację sobie zrobię na 0 i będę dodawał ten efekt w moich cieniach. Niech to będzie 15. I teraz klikając sobie tutaj, mamy przed, mamy po. Bardzo fajnie to nam wyszło. Wyostrzenia nie stosuję, każdy jak będzie chciał, niech sobie po prostu robi według uznania, jeżeli chodzi o wyostrzanie. Następnie przejdźmy, gdzie są efekt i następnie tutaj mamy winietowanie. Oczywiście winieta musi być dość duża tutaj, aby był fajny taki efekt, mniej więcej około 20, dobrze, niech to będzie 19, 18, 17, no niech będzie 19. Również możemy się troszeczkę pobawić midpointem, czyli zastosowaniem tego przejścia gdzieś, gdzie ono się ma zaczynać. I tutaj powiedzmy, żeby było około 27, może 5, tak. Zobaczmy, żeby to nam bardziej wchodziło w środek. Następnie zaokrąglenia jak najbardziej, bo możemy mieć zaokrąglone i bardziej tą winietę kwadratową, więc mamy tutaj do zastosowania, żeby była właśnie zaokrąglona, około 50 niech będzie. I wtapianie, no to tak około 50. by było najlepiej. Czyli nasze wtapianie to jest takie nasze przejście. Tak jakby. Już prawie mamy gotowe, tak w panelu podstawowym. I jeszcze tutaj, gdzie mamy kamerę calibration, tutaj też mamy parę suwaków, którymi warto by było tak naprawdę się posłużyć, bo naprawdę mają moc. Zobaczcie sami, zielony, shadows i tu mamy magenta. Również świetne odcienie. I ja bym tutaj poszedł bardziej zieloną, minus 10 niech będzie i jeszcze
Zobaczcie sobie sami, przejdę tutaj, to jest czerwony, jest żółty, czerwony, następnie teraz, żeby zresetować dwa razy, green, mamy 100% w jedną stronę, w drugą stronę i mamy niebieski w jedną stronę i w drugą stronę, również są różne zabarwienia. Ja będę chciał jeszcze dodać tutaj troszeczkę, gdzie jest green, minus 3. I w tej chwili możemy zobaczyć przed i po. Minimalnie nasz efekt się już zastosował. Następnie przejdźmy tutaj u góry do gradientu i zastosujmy go właśnie na nasze niebo. Ja mniej więcej będę chciał tak łapać, żeby przejście było pomiędzy naszymi górami i przyciemnić, spróbować może dodać trochę kontrastu, highlights, również docisnąć highlights, shadows możemy troszeczkę lekko wyciągnąć, clarity dodać możemy, tak powiedzmy z mniej z 10 i następnie saturacji również troszeczkę można zejść, aby to niebo było trochę inne, nie takie przesaturowane. I również dodam ocieplenia na moim niebie, jak i dodam troszeczkę magenty. I wciskam następnie dom, zatwierdzając. I jeszcze jedną dodam winietę u góry, tak samo mniej więcej. I w tej chwili u góry przyciemnię jeszcze. Podobnie dodam trochę kontrastu, clarity lekko i zejdę mniej więcej z saturacji. Highlights mogę przyciemnić. Możemy nawet zmniejszyć przejście tutaj i zatwierdzamy OK. Teraz jeszcze chciałbym się skupić na tej centralnej części drogi i można tutaj zrobić ją, powiedzmy, zastosując pędzel, ale ja użyję do tego gradient, ten właśnie owalny jak na razie. Sobie mniej więcej możemy go dopasować jak chcemy, łapiąc za każdy bok. I teraz troszeczkę go sobie rozjaśnię. Lub może inaczej zrobimy. Ja go sobie tutaj zeruję i highlights, użyję highlights, rozjaśniając go właśnie w tym miejscu. Shadows możemy również dodać minimalnie i teraz ekspozycją zejść trochę w dół, trochę dodać kontrastu, lekko clarity i również z saturacji możemy zejść, wciskając następnie, zatwierdzając nasze zdjęcie. Jeszcze możemy, na przykład używając pędzla, ja sobie w tej chwili zaznaczę go i też zaznaczam Show Selective Masking Overlay. Czyli to znaczy w tej chwili, że mam zaznaczone moje zaznaczenie. Ono się tutaj będzie wyświetlać. Mój pędzel jest na 100%, więc w tej chwili te części, które chciałbym troszeczkę rozjaśnić na moim zdjęciu, szczególnie tutaj gdzieś w cieniach i te jasne części tutaj też, żeby takie były prowadzone. I teraz wyłączam te zaznaczenia i następnie tak, co chcę zrobić, chcę troszeczkę rozjaśnić, więc shadow. Zobaczcie sami, jeżeli wcisnę shadow na 100%, jaka jest różnica. Więc moje po prostu zdjęcie się rozświetla, więc dodam troszeczkę shadows, dodam trochę kontrastu. Zobaczmy highlights, jak to będzie wyglądało. Również warto by było go tutaj dodać. Dodam nowe zaznaczenie, zaznaczam sobie, klikam tutaj i jeszcze sobie przemaluję, tak żebyście widzieli. Przemaluję sobie tutaj. Oczywiście najlepiej mieć wyłączone automask, żeby nam po prostu Lightroom nie zaznaczał jakichś wybranych odpowiednich elementów, tylko po prostu to, co chcemy sobie zaznaczyć. Po prostu sobie zaznaczamy. Ja sobie w tej chwili chciałbym te wszystkie cienie zaznaczyć. Teraz sobie odznaczam. I następnie shadows. Najpierw na 100%, zobaczmy jak to wygląda. Ale ja go nie chcę tak mocno. I highlights możemy.
a na przykład shadows zostawić lub nawet przyciemnić. Wtedy nam się rozjaśnią najjaśniejsze części na tych właśnie ciemnych zdjęciach, ale one są dosyć ciemne, tu nam wyszły i możemy zatwierdzić. W tej chwili jeszcze możemy na przykład sobie tutaj od black troszeczkę spróbować rozjaśnić, jeżeli coś nam wyszło za ciemno, po prostu dopasować suwakami tak, żeby jej najbardziej nam odpowiadało, jak i również możemy jeszcze, bo tutaj nie używaliśmy w ogóle balansu bieli, możemy trochę sobie ocieplić nasze zdjęcie, jak i dodać troszeczkę na przykład magenty i to by mogło już być na koniec, tak żeby dopasować nasz kadr, przycinając jakbyśmy chcieli, na przykład czy to 4:5, czy również można by było przyciąć 1:1. Proszę bardzo. Ja sobie zrobię tutaj 4:5. Najpierw sobie zresetuję i dodam 4:5 i sobie przesunę w ten sposób, zatwierdzając i mam zdjęcie gotowe. I słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie tam kciuk w górę, komentarz jeżeli chcecie, jeżeli nie chcecie zostawić komentarza, w porządku. Dzielcie się tymi filmami. Zapraszam do kolejnych odwiedzin. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki za oglądanie.